Tegoroczny finał orkiestry, jak już informowaliśmy, był znacznie cichszy, co nie znaczy, że mniej efektywny. Prowadzone aukcje, licytacje, wędrówki wolontariuszy przyniosły efekt. Rekordzistą 29. finału okazał się Michał Laszkowski, który do puszki zebrał blisko 4,5 tysiąca złotych. A pierwsza dziesiątka najaktywniejszych wolontariuszy zbierających datki do kolorowych puszek łącznie przyniosła do sztabu niemal 26 tysięcy złotych. Najwyższy suwalski przelew na rzecz wsparcia laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki oraz leczenia chorób w obrębie głowy wpłynął niespodziewanie, a jego wartość to 100 tysięcy złotych. Rekordowym darczyńcą okazał się suwalski przedsiębiorca Henryk Owsiejew, który w ostatnim czasie szczodrymi datkami wspierał nie tylko orkiestrę, ale jako jeden z pierwszych ruszył z pomocą suwalskiemu szpitalowi u progu pandemii. Dlaczego Henryk Owsiejew jest tak hojnym darczyńcą? Po prostu mam się czym dzielić, to dlaczego mam się nie podzielić? A poza tym, no mieszkam w Suwałkach i wiem, że i moi pracownicy, i moja rodzina, i moi przyjaciele mogą mieć potrzebę w jednym szpitalu, czy w drugim. Należąca do Henryka Owsiejewa spółka Malow wiosną przekazała suwalskiej placówce aż 200 tysięcy złotych. Dzięki tej darowiźnie w szpitalu powstało laboratorium umożliwiające wykonywanie testów w kierunku koronawirusa. Teraz 100 tysięcy popłynęło na konto najlepszej orkiestry grającej do końca świata i jeden dzień dłużej. Cóż możemy powiedzieć? Chyba tylko jedno. Dziękujemy.